O, witam! Nie spodziewaliście się mnie, to ja, Mandzio, jestem na swoim własnym kanale. Niespodzianka. Jako, że znowu udało mi się regularnie nagrywać... Kurde, znowu mi się udało. Bardzo cieszę, że mogę was przywitać w kolejnym odcinku z Google Fault. Jeszcze nigdy tego nie robiliśmy, nigdy nie sprawdzałem, co to jest, zatem jak nie wiecie, co to jest, to zaraz się fajnie ucieszycie, ponieważ... To jest nic innego, aniżeli familiada, tylko że googlowa. O co chodzi? Mamy do wyboru cztery kategorie. Kultura, ludzie, imiona, pytania. I z tej kategorii wybieramy sobie jedną, po czym musimy uzupełnić 10 haseł z Google'a, które są najczęściej wpisywane. Hasła po angielsku, nie po polsku, zatem znajomość angielskiego na poziomie ameby będzie wymagana. Albo ja będę tłumaczył. No i nie czekając dłużej, zaczynajmy. Zacznijmy może od kultury. Po kolei będziemy robić wszystkie cztery. Zobaczymy, jak dobry jestem w googlowaniu. Jak dobry jestem w znaniu firmy, dzięki której oglądacie... To znaczy, nie dzięki tej firmie, ale dzięki której obecnie oglądacie mnie i tak dalej. Publiczne szkoły są... Może zacznijmy od słowa okropne. Czy ludzie wyszukiwali, że publiczne szkoły są okropne? Nie. Złe, po prostu. Tak, jest złe, dostałem 7000, dziękuję, tutaj numer to był czwarty. Najczęściej wyszukiwane szkoły publiczne są złe. Teraz, antonim od tego, szkoły publiczne są dobre. Okej, szkoły nie są, publiczne szkoły nie są dobre, to już wiemy. Została mi tylko jedna szansa, to jest trochę słaby wynik. Nie jestem profesjonalnym ankietowanym z familiady. Postaram się być dla was kiedyś, ale obecnie nie jestem. Oczekajcie, ponieważ Eflux zmienia mi kolory. Okej, naprawiony Eflux już mi nie zmienia kolorów. Publiczne szkoły może useless, może nie są przydatne. Dobrze, nie trafiłem. Harry Potter i... Ciekawy jest... Nie, na poważnie, nie będzie. Nie będzie tego, nie będzie na pewno tytułu mojego odcinka. Na pewno nie będzie tytułu odcinka, ale to jest po angielsku. Zatem to jest po angielsku, zatem zgaduję, że będzie Harry Potter i wszystkie 7 części jego, jakie były. Czyli Philosopher's Stone, to tak było. Dobrze, Deadly Hallows. Dobrze pamiętam? Kurde, źle zapamiętałem. O Jezu, jakie części po angielsku? Zawsze czytałem po polsku. Nie wiem, jakie są części po angielsku. To jest teraz bardzo trudne. Goblet of the Fire. Dobrze, że to było... O tak się pisało. Jezu, teraz po prostu te wszystkie tłumaczenia polskich tytułów na angielski. Chamber of Secrets. O, Chamber of Secrets. O nie, nie Chamber. Chamber of Secrets. Zobaczmy, czy tutaj się... Tak, udało mi się. To jest numer 5. Tutaj możemy przy okazji zobaczyć chyba ulubione. Nie, to pewnie będzie po kolei. Deadly Hallows. To było tak. Jak ja wpisałem wcześniej, to ja nie wiem. Jak to nie? Musiałem... Czy ja na poważnie wpisałem wcześniej tak samo? Przecież to był taki tytuł. O nie. Tutaj się wyłożę, ponieważ nie będę wiedział. Half... Jak się pisze Half-Blood? O tak? Czy... No raczej o tak. By pisali ludzie. Chyba nie będą pisali poprawnie gramatycznie w końcu. A nie, to mnie... I tak mnie tutaj poprawia. Okej. Okay. No jak to nie? Hillary Clinton wygląda jak reptylianin. Oczywiście, że to musi być. Reptylian. Jak to nie ma, że lizard? Musi być, że... No jak to nie ma? Przecież ona wygląda jak jaszczurka. Hillary Clinton zdecydowanie wygląda jak jaszczurka. Dopóki tego nie wpisuje źle, to ja nie uwierzę, że tego nie ma. Czyli Hillary Clinton może wyglądać jak to? Jak nie wygląda jak jaszczurka, jak nie wygląda jak właśnie jak lizard, jak nie wygląda jak reptilianin. Reptilian się pisze po angielsku. R-E-P-T-I-L-I-A-N-Y. O tak napisałem przecież. Nie wiem, jakie 10 może być wyszukiwań na temat Hillary Clinton, jak ona niby wygląda. Jestem ciekawy, tak, chcę sprawdzić. Kim Jong-un i... Co? Czy ona jak... Jak? Że Kim Jong-un i Hillary Clinton, czy wy w ogóle widzieliście? Tutaj jest niby podobieństwo. Oni w ogóle nie są podobni, no co? Że, ale jak Trump? Ja rozumiem, że Hillary Clinton i Trump to jest skojarzenie. Może dlatego, że, nie wiem, rywalizują między sobą teraz? Dolores Umbridge. O, to jest akurat dobre skojarzenie. Jeszcze, ona wygląda przecież jak tego, jak Meckler. Nie wiem. Słuchajcie, próbowałem jeszcze trochę zgadywać, ale wychodziło mi to beznadziejnie. Widocznie, powiedzmy sobie szczerze, Mandzio, jesteś beznadziejnym ankieterem z familiady. Jesteś beznadziejnym jakby wszystko, co robisz. Mógłbyś zagrać na przykład Tetris, którego też nie umiesz grać. No ale tutaj przynajmniej grasz z inną osobą, a nie tak
jak po prostu, tak jak właśnie w tym Google Faudzie zgadujesz jakieś hasła, które wpisują osoby, które nawet nie wiadomo, czy to wpisują osoby, bo te hasła są tak dziwnie porobione, że w zasadzie nie masz pewności, czy to osoby wpisywały, czy to jest tylko tak zrobione, że o, powiemy, że to osoby wpisywały, a tak naprawdę nie wpisywały tego osoby i debile myśleli, że oni są tacy głupi, a tak naprawdę to wszystkich oszukaliśmy, lol XD, pracujemy w Google, ale was nabraliśmy, ziomeczki, i ce prank tylko, daliście się sprankować, trochę beka z was, no ale ja właśnie nie chcę tak robić, żeby to nie ma trochę sensu w zasadzie. Wolę sobie pograć w Tetrisa tutaj z kolegą, sobie spędzamy miło czas z Afirovoro coś tam, to jest mój najlepszy przyjaciel, przecież dobrze jak wiecie. I może kiedyś się nauczę grać w tego Tetrisa, otworzę kanał Mandzio Tetris, tak jak kiedyś się zrobiło kanałem Mandzio Craft, robiło się kanałem Minecraft Blow, to ja zrobię kanał Mandzio Tetris, 24/7 Tetris na dobę, to jak większość kanałów minecraftowych w chwili, kiedy się skończył Minecraft, zaczęło robić CS-a i wyszło na to samo i teraz ponownie robią Minecrafta, bo widocznie jest druga młodość Minecrafta czy coś w tym stylu. No i właśnie będzie sobie Mandzio Tetris, wtedy doświadczony YouTuber z świetlaną przyszłością i falą tutaj danych widzów, którzy uwielbiają oglądać, jak Mandzio Tetris gra w Tetrisa i coś taki Czeko? Model biznesowy ma już dużo więcej sensu, a nie jakieś tam Google Faudy czy Fraudy, w których ostatecznie wychodzę, że jestem beznadziejny i jest mi trochę smutno i właśnie to tak nie ma trochę sensu wtedy. No ale cóż człowiek zrobi, no widziałem, że nagrywają tam Jacksepticeye, Google Faudy za granicą, że to jest ha, dużo ludzi to ogląda i to jest zabawne, a postanowiłem co to sprawdzić i tak patrzę, że albo to ja nie jestem zabawny, co jest możliwe, albo to oni nie są zabawni, tylko po prostu to nagrywają i udają, że robią ha, a tak naprawdę nie jest ha. Nie wiem, ale na tym kończę ten film. Google Frauda już nie będzie, bo to jest jakiś Google Fraud. Jakiś fajny, dłuższy film będzie jutro. Już możecie mnie wyzywać w komentarzach, żeby krótki film, albo nie róbcie tego, bo będzie mi smutno, będę płakał. Dlatego nie wyzywajcie mnie, że krótki film napiszcie spoko, długość ziomeczku, ale zrób dłuższy następnym razem, to będzie jeszcze bardziej spoko, ale i tak zostałem łapkę w górę, coś w tym stylu. Do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam się z wami, pa, pa, cześć!